poniedziałek, 14 stycznia, oglądają Państwo informacje piotrkowskie. Anita Stefańska-Pluskota, witam i zapraszam na serwis. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 21. Jednak po raz pierwszy zbierała pieniądze nie tylko na ratowanie życia dzieci, ale też na godną opiekę medyczną seniorów. W Piotrkowie zebrano około 143 tysięcy złotych. Jednak to jeszcze nie ostatnie słowo. 40-metrowe mieszkanie wystawione na licytację wciąż jeszcze czeka na właściciela. Nasi kochani piotrkowianie, takimi słowami podsumował wczorajszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szef piotrkowskiego sztabu Tomasz Balcerek. Determinacja, zaangażowanie ludzi. Pogoda obojętnie jaka by była, zresztą pamiętam 20-stopniowe mrozy, i tak piotrkowianie byli, i tak wrzucali. Zresztą jedna rzecz jest bardzo ważna. Ludzie po prostu zaufali tej akcji. I nie trzeba ich nagabywać, nie trzeba być natrętnym, po prostu ludzie dają. Wolontariuszy można było spotkać już od samego rana na piotrkowskich ulicach. Ich charakterystyczne atrybuty to czerwone serduszka i puszki, do których każdy mógł wrzucić przysłowiowy grosik. Miasto tego dnia tętniło życiem. Do organizacji Jurka Owsiaka przyłączyło się wiele piotrkowskich instytucji. Na mieszkańców czekał szereg atrakcji, z których chętnie korzystali. Między innymi po raz czwarty Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zagrał razem z Wielką Orkiestrą i udostępnił plac manewrowy, by chętni, oczywiście za pieniądze wrzucone do puszki, mogli spróbować swoich sił, między innymi na próbnym egzaminie kategorii B. Moc atrakcji czekało na piotrkowian przy Centrum Handlowym Muszkieterowie. Można było m.in. zobaczyć pokaz Straży Pożarnej, przejechać się quadem czy motorem z koszem. Ci, którzy chcieli poczuć odrobinę więcej adrenaliny, pojawili się na ulicy Michałowskiej. Tam specjalnie na tę okazję klub Meet Auto przygotował tor, który był dostępny dla wszystkich. Swoje drzwi otworzył również salon fryzjerski Millennium, który po raz pierwszy włączył się do akcji Jurka Owsiaka. Od godziny 12 klientki mogły skorzystać z porad, badań, mikrokamerą, a nawet miały możliwość zmiany fryzury. Również w banku PKO SA tego dnia pracownicy mieli pełne ręce roboty. To tu odbywało się wielkie liczenie. Wolontariusze do kas ustawiali się już od godziny 12. Wszystko przebiegało sprawnie, bo to już trzeci raz, kiedy liczenie odbywa się właśnie w tym banku. Z rekordowych puszek wysypywano nawet po kilkaset złotych. Wielkie granie rozpoczęło się na dobre w Amfiteatrze Miejskim, gdzie od godziny 17 mieszkańców rozgrzewały i zachęcały do wspólnej zabawy piotrkowskie zespoły. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły m.in. Miejska Orkiestra Dęta, grzmiąca półlitruwa, kapela spod dębu czy uczestnicy emisji głosu z Miejskiego Ośrodka Kultury. Nie obyło się i bez licytacji. Hitem wieczoru okazały się rękawice bokserskie z podpisem Tomasza Adamka, które wylicytowano aż na kwotę 1000 zł. Tego wieczoru nie brakło również słodkości. 600 zł na konto Wielkiej Orkiestry trafiło za wielki tort w kształcie serca, który później przekazano do domu dziecka. W Piotrkowie z licytacji w tym roku wpłynęło ponad 9000 zł, ale to nie ostatnie słowo piotrkowian. Charytatywna zabawa jeszcze się nie skończyła. Nie zamykamy naszej akcji ze względu na to, że chcemy dalej grać, bo mamy asa w rękawie w postaci mieszkania od dewelopera pana Sylwestra Rudeckiego. Jest to całkiem dalej aktualna sprawa i chcemy przytrzymać przynajmniej 2 tygodnie. Ja jako szef sztabu zgodziłem się być takim pośrednikiem i chyba będzie to najbardziej taka fajna forma, w sensie, że jak będzie podany mój numer telefonu, to każdego potencjalnego nabywcę ja będę informował, kto jest następny, czy są zainteresowani i już jaka kwota jest. Jak w całej Polsce, tak i w Piotrkowie 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyło światełko do nieba. Zebrane pieniądze będą przekazane na terapię noworodka i niemowlaka oraz na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Więcej na temat piotrkowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za kilka minut po dzienniku. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów były tematem ubiegłotygodniowych konferencji prasowych. W miniony piątek wiceprezydent Andrzej Kacperek odniósł się do informacji przekazanych przez poseł Elżbietę Radziszewską. Temat opłat podatkowych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wywołała na konferencji prasowej 8 stycznia poseł na Sejm Elżbieta Radziszewska.
Czekają nas, mieszkańców Piotrkowa, w roku 2013 kolejne podwyżki związane z użytkowaniem ziemi. Tych wzrost podatków, które w mieście uchwalili radni, już stał się faktem, ale dochodzi nam coś, co jest w sposób cichy, bez uchwały Rady Gminy, bo jest niepotrzebna w tym wypadku, ale jednak skutkująca podwyżką opłat. Miasto postanowiło, zresztą zgodnie z ustawą, po wielu, wielu latach przeszacować wartość ziemi. A to przeszacowanie wartości ziemi wiąże się z dużo wyższymi opłatami za użytkowanie wieczyste. Czyli wszyscy mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, domów, czy lotniska, czy wszystkich innych miejsc, tam gdzie mamy do czynienia z wieczystym użytkowaniem ziemi, tam opłaty będą dużo, dużo wyższe i między innymi z jednego dokumentu, który do mnie dotarł, wynika, że ta opłata jest prawie 4 razy wyższa rocznie. Czyli jeżeli ktoś na przykład płacił do Urzędu Miasta za użytkowanie wieczyste w granicach 17 zł czy 19, teraz będzie musiał zapłacić prawie 80 rocznie. Zależnie od tego, ile tej ziemi już zostało przeszacowane i na ile wzrosła wartość, 3-4 razy, czy może jeszcze więcej, to o tyle wzrosną dla mieszkańców Piotrkowa opłaty za użytkowanie wieczyste. Wiceprezydent Andrzej Kacperek na piątkowej konferencji prasowej szczegółowo wyjaśnił kwestię podatku z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa. W wypowiedziach pani poseł można doszukać się pewnych elementów, które zupełnie mijają się z prawdą, mijają się ze stanem prawnym, jak i faktycznym. Mają one charakter wypowiedzi, z przykrością muszę przyznać, nierzetelnych i wprowadzających w błąd opinię publiczną, a przede wszystkim mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, w szczególności użytkowników wieczystych nieruchomości. Pierwsza generalna uwaga, proszę państwa, przede wszystkim należy odróżnić dwie instytucje prawne, a więc instytucję opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, jak również od, co do zasady, decyzji ustalających wymiar podatku, czy to rolnego, czy też podatku od nieruchomości. To są zupełnie inne instytucje prawne, uregulowane w zupełnie odrębnych aktach rangi ustawowej. Wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, a więc wnoszonej jeszcze w roku 2012, wynosiła 19 zł 64 grosze. Pani poseł stwierdziła, iż po skutecznym dokonaniu wypowiedzenia i przyjęciu przez użytkownika wieczystego zaoferowanej nowej, zaktualizowanej wysokości opłaty rocznej będzie wnosiła ta osoba, mamy się oczywiście użytkownika wieczystego, opłatę w kwocie 73 zł 31 groszy. Proszę państwa, taka sytuacja miałaby miejsce w stanie prawnym przed ostatnią nowelizacją dokonaną w lipcu 2011 roku. Po noweli, proszę państwa, w przypadku, kiedy wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zaoferowana w wypowiedzeniu przekracza dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, dochodzenie do wysokości opłaty wynikającej z wypowiedzenia rozkładana jest na 3 lata. Tak więc, proszę państwa, w roku 2013 użytkownik wieczysty wnosi opłatę nie w kwocie 73,31, a w kwocie 19,64 razy 2. Proszę państwa, to jest 39 zł 28 groszy. 39 zł 28 groszy. I jest to wzrost o 19 zł 64 grosze, co w skali miesiąca, proszę państwa, daje kwotę 1,63 zł na miesiąc. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa nie zasilają w całości budżetu Piotrkowa Trybunalskiego, bowiem tylko 25% trafia do gminnej kasy.
Reszta, czyli aż 75%, trafia do budżetu państwa. Na szerszą relację z konferencji zapraszamy w najbliższą środę. Piotrkowski dworzec PKP został wybudowany w 1846 roku. W kolejnych latach był przebudowywany, a swój aktualny kształt zyskał w 1922 roku. W 2012, po trwającej niemal 2 lata kapitalnej metamorfozie, został oddany do użytku. Utrzymał swój historyczny charakter i cieszy oko, jednak wewnątrz świeci pustkami. Remont Piotrkowskiego dworca to wspaniały przykład, jak historię połączyć z nowoczesnością. Prace wykonane za niemal 18 milionów złotych robią wrażenie. Na zewnątrz bardzo ładny, jest odnowiony, super. Zauważyłam elewację, poprawę, zmiany wewnątrz, zewnątrz, także cieszę się z tego. Zabytkowy dworzec zyskał nowy blask, jednak wygląd, jak się okazuje, nie jest najważniejszy. Pasażerowie narzekają, że brakuje im podstawowych udogodnień. Gdy dworzec został oddawany do użytku, w planach były jeszcze punkty usługowo-handlowe i pomieszczenia biurowe. W praktyce do dyspozycji jest tylko jedna kasa. Ekrany, na których miały być wyświetlane połączenia, nie działają, a wyremontowane powierzchnie usługowe świecą pustkami. Jedno pomieszczenie czynne, reszta trapy zamknięte. Więcej nie mam nic do powiedzenia. Jakieś gazety do wyczytania, jakiś sklepik, tak, żeby to sobie kupić. No to tutaj jest trochę pusto. Mimo 3 zakończonych postępowań, kilkaset metrów kwadratowych powierzchni stoi puste, bo PKP ustaliło ogromne ceny i z tego właśnie powodu lokalni przedsiębiorcy wycofali się tuż przed podpisaniem umów. Jak informuje Paulina Jankowska, główny specjalista w Departamencie Marketingu PKP SA, niedługo może się to zmienić, bo w ostatnim postępowaniu pojawili się chętni, którzy chcą wynająć dużą część powierzchni we wszystkich 4 obiektach dworca. Wyszliśmy naprzeciw wymogom rynku, wyszliśmy naprzeciw oferentom i w tym 3 postępowaniu stawki czynszu zostały obniżone. Obecnie jesteśmy na etapie negocjacji z oferentami. Po 3 postępowaniu, które było ogłoszone w listopadzie z terminem składania ofert do 30 listopada. I w zasadzie jeśli chodzi o większość powierzchni w budynkach dworca w Piotrkowie, rozmowy się toczą i te przygotowania do wynajmu powierzchni trwają, są na dobrej drodze. Jak się dowiedziały informacje piotrkowskie, system informacji dla podróżnych najprawdopodobniej zacznie działać z nowym rozkładem jazdy, czyli od 9 lutego. Ich główny cel to wychowanie, edukacja i dobro dzieci. Nauczyciele, bo o nich mowa, nie tylko uczą, to też doradcy, przyjaciele, a czasami nawet terapeuci. W piątek piotrkowscy pedagodzy zebrali się w licznym gronie na spotkaniu noworocznym. Noworoczne spotkanie nauczycieli w Piotrkowie to już tradycja. W tym roku wszystkich piotrkowskich pedagogów na świąteczną uroczystość przyjęło w swoje progi gimnazjum nr 2. Noworoczne życzenia nauczycielom złożyli m.in. prezydent miasta oraz biskup archidiecezji łódzkiej Ireneusz Pękalski. Ten dzień ma szczególne znaczenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, nie tylko dla obecnych, ale również dla tych, którzy ze swoją nauczycielską powinnością już się rozstali. Możemy się bardzo blisko spotkać, porozmawiać, przekazać swoje wrażenia. Wielu nas już jest na emeryturze, a więc ten kontakt towarzyski niekiedy zapada, a w tym kontakcie my jesteśmy. Ja cieszę się z takiego spotkania, ja jestem bardzo usatysfakcjonowana i popatrzę na koleżanki, czy się zmieniły, czy nie. Także oby więcej takich spotkań. Przede wszystkim jest to dzień takiej solidarności. Mamy okazję spotkać się ze sobą, porozmawiać, okazać sobie wiele życzliwości i serdeczności. I myślę, że wszyscy ci, którzy tutaj się znaleźli, z takim wielkim sercem tutaj przyszli. Myślę, że to jest znaczenie świąteczne, ale również i pewna integracja społeczności naszej nauczycielskiej w Piotrkowa Trybunalskiego. W tym dniu, jeszcze w świątecznej atmosferze, dyrektorzy, nauczyciele oraz ich goście składali sobie noworoczne życzenia. Nie obyło się bez wzruszeń, serdeczności i humoru. Czego życzą sobie oraz swoim kolegom po fachu nauczyciele? Generalnie są to tradycyjne życzenia, oczywiście zdrowia, pomyślności i tak dalej, ale myślę, że wszyscy nauczyciele tu z humorem i ktoś powiedział, że to życzymy pozytywnych wyników ewaluacji, czyli się śmiejemy, że jak najmniej zmian,
to będzie lepiej. Życzymy wszystkim radości, spokojności, uśmiechu i zadowolenia z pracy zawodowej i w życiu osobistym. Świątecznego klimatu dodały w tym dniu występy uczniów gimnazjum nr 2, szkoły podstawowej nr 11 oraz 4 liceum ogólnokształcącego. Publiczność szczególnie zachwyciła scena Światło-Cienia przedstawiająca powstanie świata oraz narodziny Jezusa w wykonaniu gimnazjalistów. Choinka jest nieodłącznym symbolem Bożego Narodzenia. Żywa czy sztuczna, pięknie ustrojona w bogate i pomysłowe ozdoby. Kojarzy nam się z prezentami i niezwykłą magią świąt. W miniony piątek w kościele Ojców Bernardynów wybrano najpiękniej przystrojone drzewko bożonarodzeniowe. Już po raz drugi rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą choinkę ozdobioną przez dzieci i młodzież z piotrkowskich szkół. W tym roku w rywalizacji uczestniczyło 17 placówek. Jak zapewniali organizatorzy, konkurs to nie tylko kultywowanie tradycji świątecznych wśród młodych ludzi, ale także możliwość budowania więzi między uczestnikami rywalizacji. To jest jakby piękny pomysł, ponieważ jest to piękny sposób na integrację młodzieży. Piękny sposób na poznawanie historii, poznawanie naszych korzeni, naszych tradycji. A to był główny cel organizacji niniejszego konkursu. Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 16. Nagrodę za drugie miejsce odebrała przedstawicielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zaś zwyciężczyniami konkursu okazały się absolwentki z trzeciego liceum ogólnokształcącego. Jak podkreślali laureaci, by uzyskać taki efekt, trzeba wiele pracy, cierpliwości, zgrania i pomysłu. Ozdoby zostały wykonane na szydełku z kodonki, a szyszki no to oczywiście zebrane z lasu i pomalowane farbą oraz śniegiem. Zajęło nam to dość dużo czasu, ale jesteśmy bardzo zadowolone z efektu i chciałyśmy podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. Bo no, jednak trochę to zajęło, ale bardzo się cieszymy. No różne takie, raczej papierowe, no i tam takie były też z waty, prawda, różne po prostu na możliwości naszych uczniów, prawda. Dużo czasu zajęło takie ozdabianie i przygotowywanie? No kilka po prostu dni, bo myśmy to wszystko w szkole przygotowywali, po prostu w ośrodku, a później już z gotowymi przyszliśmy ozdobami tu do kościoła. Na choinkach dominowały różnorodne ozdoby wykonane m.in. z masy solnej, papieru, suszonych owoców. Świerki przystrojone były również bibułowymi łańcuchami, papierowymi aniołami, zaś zwycięską choinkę ozdobiły szydełkowe ozdoby. Konkurs zorganizowany był pod patronatem prezydenta miasta. Dziś w informacjach to już wszystko. Ja zapraszam jeszcze na relację z piotrkowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nasi kochani Piotrkowianie, takimi słowami podsumował wczorajszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szef piotrkowskiego sztabu Tomasz Balcerek. Determinacja, zaangażowanie ludzi, pogoda obojętnie jaka by była, zresztą pamiętam 20-stopniowe mrozy, i tak Piotrkowianie byli, i tak wrzucali. Zresztą jedna rzecz jest bardzo ważna, ludzie po prostu zaufali tej akcji i nie trzeba ich nagabywać, nie trzeba być natrętnym, po prostu ludzie dają. Wolontariuszy można było spotkać już od samego rana na piotrkowskich ulicach. Ich charakterystyczne atrybuty to czerwone serduszka i puszki, do których każdy mógł wrzucić przysłowiowy grosik. Myślę, że na pewno warto pomagać, ponieważ dzieci tego potrzebują. Tak, niektóre jeżdżą na wózkach, one po prostu same nie mogą. Myślę, że jak jeden dzień w roku każdy poświęci, żeby pomóc im, to myślę, że się nic nie stanie. Po prostu warto. Znaczy, tak z serca czuję, że trzeba pomagać i czuję taką potrzebę. W różnych akcjach też uczestniczę. Na powodzie również zbierałyśmy z dziewczynami. Miasto tego dnia tętniło życiem. Do organizacji Jurka Owsiaka przyłączyło się wiele piotrkowskich instytucji. Na mieszkańców czekał szereg atrakcji, z których chętnie korzystali. Między innymi po raz czwarty Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zagrał razem z Wielką Orkiestrą i udostępnił plac manewrowy,
by chętni, oczywiście za pieniądze wrzucone do puszki, mogli spróbować swoich sił, m.in. na próbnym egzaminie kategorii B. Jak co roku jest możliwość przeprowadzenia sobie próbnego egzaminu na placu, na kategorię B, a w tej chwili mamy też paru kandydatów na ciężkie, przygotowujemy plac. Poza tym jest ostatnia szansa dla młodzieży uzyskania karty motorowerowej. Mamy również na placu symulator obracania się pojazdu w trakcie wypadku. Stop, stop, niech pani nie jedzie dalej, stop, halo. Jak cię, cieszę się dużym zainteresowaniem, bo widać, cieszę się jak co roku, tak, jak co roku jest sporo ludzi, no bo nawet przychodzą ludzie, którzy mają prawo jazdy, a chcą po prostu się tak sprawdzić, czy będą potrafili tutaj taki manewr wykonać. Bardzo fajnie, bardzo łatwy test dzisiejszy niż w wakacje. Gorzej było, trochę trudniej, chociaż te warunki dzisiaj nie dopisywały, ale dobrze jest. No i jaki wynik? No, pozytywny zdałem. I warto wspomagać w taki sposób przy okazji Wielką Orkiestry Świątecznej Pomocy i dlaczego? Warto pomagać właśnie dla biednych dzieci, żeby im dodać więcej otuchy. Atrakcje motoryzacyjne czekały na Piotrkowian również na placu przed Centrum Handlowym Muszkieterowie. Tam mieszkańcy mogli obejrzeć pokaz strażaków, a także skorzystać ze strażackiej drabiny, którą podnoszono na około 20 metrów. Dzisiaj to, co możemy zaprezentować, to przede wszystkim nasze umiejętności, to jak zwykle. Też te umiejętności za sprawą Jurka Owsiaka, bowiem też otrzymujemy sprzęt od niego. A dzisiaj grupa ratownictwa wysokościowego prezentuje swoje umiejętności na wysokości właśnie z pomocą drabiny, która na co dzień jest używana do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych o wysokości 37 metrów i zabezpiecza cały teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dzisiaj służy jako zawiesie dla lin, gdzie ratownicy prezentują swoje umiejętności z jazdy oraz techniki ratownicze. Na małych i dużych mieszkańców miasta czekał pokaz sprzętu militarnego. Można było zobaczyć m.in. wóz pancerny. Jest wystawa naszego sprzętu używanego w naszej jednostce strzeleckiej. My posługujemy się, jak tutaj leżą, atrapami ASG, są to makiety treningowe strzelające zamiast prawdziwymi pociskami, to kulkami kompozytowymi 6-milimetrowymi. Ale zanim moi podopieczni pójdą na strzelnicę, to najpierw na tym trenują, mają też, przyzwyczają się, to jest ze stali, jak oryginał wykonane, waga jest taka sama, wymiary, procedury, przeładowanie, rozkładanie, na tym sobie trenują. Mamy też makiety treningowe granatów, wyrzutni rakiet przeciwlotniczej, strzała S2, przeciwpancernej RPG-76 Komar, inny tego typu sprzęt. Chłopaki, jedna dziewczyna u nas też jest, niestety tylko jeden sierodzynek taki uchował. Są tym zafascynowani, w przyszłości mi, nie wszyscy może, ale część na pewno w służbach mundurowych wyląduje, w wojsku, w policji i się już do tego po prostu już w szkole przygotowują wcześniej. Zmarzniętych uczestników Wielkiej Orkiestry rozgrzewała gorąca grochówka. Ci, którzy chcieli poczuć odrobinę więcej adrenaliny, pojawili się na ulicy Michałowskiej. Tam specjalnie na tę okazję klub Meet Auto przygotował tor, który był dostępny dla wszystkich. Zawsze staramy się dużo fajnych rzeczy zrobić. Są jazdy terenowe samochodami, które Państwo wcześniej widzieliście. Jest tutaj zaplanowany duży kulik, który tam pojedzie głęboko w pole, także też będzie bezpiecznie. Będzie ognisko, będą licytacje, kiełbaski do ogniska, no i kawa, herbata, no i dobra muzyka. Jest naprawdę niesamowicie, polecam wszystkim, jest super zabawa, bardzo, mnie się oczywiście bardzo podoba. No, wrażenia są niesamowite, tym bardziej to było pierwszy raz, taka nasza przejażdżka i od razu rodzinna, nie mieliśmy takiej przyjemności jechać osobno, także dosyć fajnie. Swoje drzwi otworzył również salon fryzjerski Millennium, który po raz pierwszy włączył się do akcji Jurka Owsiaka. Od godziny 12 klientki mogły skorzystać z porad, badań, mikrokamerą, a nawet miały możliwość zmiany fryzury. Super pomysł. Zresztą często ludzie nie mają w tygodniu czasu na przyjście do fryzjera, a dzisiaj przy okazji można wspomóc akcję. Także super pomysł. Starsze państwo było, byli młodzi, nawet chyba pół roku miało dziecko, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo sympatycznie. Puszka ciężka? No, ciężka. Dużo papierkowych też było. Również w banku PKO S.A. tego dnia pracownicy mieli pełne ręce roboty. To tu odbywało się wielkie liczenie. Wolontariusze do kas ustawiali się już od godziny 12. Wszystko przebiegało sprawnie, bo to już trzeci raz, kiedy liczenie odbywa się właśnie w tym banku. Z rekordowych puszek wysypywano nawet po kilkaset złotych.
Liczy nas tu około 50 osób, tak się podzieliliśmy na zmiany. Potworzone są takie drużyny, żeby szybciutko młodzieży podać kwotę uzbieraną. No i atmosfera jest bardzo sympatyczna. Dzieci sobie jeszcze u nas odpoczywają. Koleżanki z Domu Kultury zbierają od nich informacje o kwotach. Niektórzy wolontariusze mieli nawet swoją własną ochronę. Wojtek i Jakub tego dnia wspomagali akcję w dość nietypowy sposób. Jesteśmy z grupy airsoftowej, zrzeszających pasjonatów militariów i gry taktycznej. Na dzisiaj to już koniec pracy, czy jeszcze gdzieś się wybieracie? Wybieramy się na scenę, będziemy jeszcze pilnować porządku podczas licytacji na WOŚP. Wielkie granie rozpoczęło się na dobre w Amfiteatrze Miejskim. Przed publicznością wystąpiły m.in. Miejska Orkiestra Dęta i Kapela Spod Dębu, które skocznymi dźwiękami podgrzewały atmosferę przed licytacją. A było o co walczyć, pod młotek poszły m.in. rękawice z podpisem Tomasza Adamka, które okazały się strzałem w dziesiątkę, zarobiły bowiem aż 1000 zł. My zawsze z moją żonką razem kupujemy, także my dla dzieci idzie, także też mamy dwójkę, więc... Całe szczęście, że to na szczytny cel, także jesteśmy z tego powodu zawsze dumni, że jesteśmy co roku w Piotrkowie i zawsze W międzyczasie na piotrkowskiej scenie temperaturę podnosili również młodzi wokaliści, uczestnicy emisji głosu z Miejskiego Ośrodka Kultury. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie zabrakło również beatboxera Miszy, który zachęcał publiczność do zabawy. Aukcje w asyście wspomnianej już ochrony toczyły się dalej. Licytowano m.in. strój i medal Michała Bąkiewicza, rejs po Zalewie Sulejowskim, karnet na siłownię piotrkowskiej komendy, dywany, obrazy, a nawet metrową pizzę, którą rozdzielono wśród zgromadzonych pod sceną. Tego wieczoru nie zabrakło również słodkości. Wielki tort w kształcie serca wylicytowano za 600 zł, a później przekazano go do domu dziecka. Podobnie jak dużego misia, którego wylicytował 5-letni Wojtuś. Licytujemy całą grupą przyjaciół. Licytujemy od zawsze. Bierzemy udział w każdej wielkiej orkiestrze, odkąd jest tylko. Licytujemy torty, które tutaj są pokazywane od paru lat. Zawozimy je do domu dziecka. Jest to dla nas wielka przyjemność. To dla wszystkich. W Piotrkowie z licytacji w tym roku wpłynęło ponad 9000 zł, ale to nie ostatnie słowo piotrkowian. Charytatywna zabawa jeszcze się nie skończyła. Nie zamykamy naszej akcji ze względu na to, że chcemy dalej grać, bo mamy asa w rękawie w postaci mieszkania od dewelopera pana Sylwestra Ludeckiego. Jest to całkiem dalej aktualna sprawa i chcemy przytrzymać przynajmniej 2 tygodnie. Ja jako szef sztabu zgodziłem się być takim pośrednikiem i chyba będzie to najbardziej taka fajna forma, w sensie, że jak będzie podany mój numer telefonu, to każdego potencjalnego nabywcę ja będę informował, kto jest następny, czy są zainteresowani i już jaka kwota jest. Jak w całej Polsce, tak i w Piotrkowie 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyło światełko do nieba. Zebrane pieniądze będą przekazane na terapię noworodka i niemowlaka oraz na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.